Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry. Słuchacie Państwo Radia Dla Ciebie. W magazynie sportowym kłaniamy się nisko wspólnie z naszym stałym ekspertem, mistrzem Polski z Legią Warszawa, Tomaszem Sokołowskim. Cześć Tomku. Witam Ciebie Jarku, dzień dobry Państwu. Dziś między innymi podsumujemy bardzo udane dla nas Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Po 9:30 naszymi gośćmi będą Tomasz Majewski, dwukrotny złoty medalista olimpijski, dziś wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Joanna Fiodorow, siódma w Tokio w konkursie rzutu młotem. Tuż po zawodach ogłosiła zakończenie kariery. Zapytamy ją zatem o powody tej decyzji. Ale dziś na początek piłka nożna i trzecia kolejka Ekstraklasy. Prawie na finiszu mecz Legia Zagłębie przełożony na grudzień, to wiemy. Dlatego w centrum naszej uwagi derby województwa mazowieckiego. Dziś o godzinie 18:00 Wisła Płock podejmie Radomiaka. Obie ekipy przystępują do meczu w odmiennych nastrojach. Wisła po dwóch porażkach zajmuje ostatnie miejsce. Radomiak, sensacyjny Beniaminek, zdążył już zremisować z Lechem, pokonać Legię. Dzięki temu jest siódmy w tabeli i na pewno będzie chciał pójść za ciosem. Z kolei Nawciarze na pewno myślą o zwycięstwie w tym spotkaniu. Jeśli nie teraz, no to kiedy? Dla Ciebie, Tomek, patrząc na te mecze w tych poprzednich dwóch kolejkach, kto będzie faworytem tego meczu? No, patrząc, można powiedzieć, że ten sezon lepiej się zaczął dla Beniaminka, dla Radomiaka, tak? Mieli trudny mecz w Poznaniu z Lechem. Też na pewno chcieli dobrze zaingerować. Punkt na pewno cenny dla nich, ale później na pewno sprawili dużą niespodziankę i można powiedzieć sensację, wygrywając i też rozmiary tego i gry, jaką zaprezentowali przeciwko Legii, wygrywając to spotkanie. Natomiast tutaj odmienne jest nastroje na pewno w Płocku, gdzie Wisła Płock nieznacznie, ale przegrała na Łazienkowskiej i można powiedzieć z drugim garniturem, czy z zawodnikami, którzy mniej grają albo wchodzący są do składu. Tak samo i było z Lechią Gdańsk w Gdańsku. Nieznaczne te porażki. Nie byli tutaj jakby stroną słabszą w tych spotkaniach i to na pewno tu jest, tutaj gdzieś tam może być budujące, bo stwarzali sobie sytuacje, kreowali je, ale tutaj skuteczność, może nie były to jakieś sytuacje takie, można powiedzieć, stricte wymarzone, stuprocentowe, ale mogli się pokusić o lepszy wynik na pewno na Łazienkowskiej i w Gdańsku. Tak, porażki nieznaczne, po 0-1, ale punktów nie ma. Punktów nie ma. Myślę, że więcej w tym temacie powie nasz gość, z którym mamy już połączenie. Przy telefonie Paweł Mak, dyrektor sportowy Wisły Płock. Dzień dobry, panie Pawle, kłaniamy się. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. No i proszę powiedzieć, jaka atmosfera w Płocku przed dzisiejszym spotkaniem? Po dwóch meczach jesteście bez punktu, stąd motywacja chyba ogromna. No na pewno dzisiaj jest dla nas bardzo ważny mecz. Po tych dwóch pierwszych porażkach na pewno będziemy chcieli się przełamać. I będziemy chcieli dzisiaj zdobyć punkty. Na pewno jesteśmy bardzo mocno zmotywowani. Wiemy, w jakim jesteśmy miejscu. Też przeanalizowaliśmy pierwsze dwa mecze i myślę, że wyciągniemy z nich wnioski i dzisiaj wygramy z Radomiakiem. To o te dwa pierwsze mecze też chciałem zapytać. Dwie porażki nieznaczne. 0-1 z Legią, 0-1 z Lechią. No i jak pan ocenia te pierwsze dwa spotkania? Jak dużo zabrakło, żeby coś jednak ugrać punktowego w tych meczach? Znaczy to już właśnie Tomek też powiedział wcześniej na antenie, no też gdzieś tam te mecze były wyrównane. To nie było tak, że byliśmy ze sobą słabszym i mecz przegraliśmy, tylko gdzieś tam powiedzmy trochę więcej szczęścia, trochę więcej koncentracji przy polu karnym naszym, czy też przeciwnika i też myślę, że pozwoliłoby nam to na wywiezienie punktów z Warszawy czy z Gdańska. Dlatego też tutaj bardzo mocno poświęciliśmy teraz czas na to, żeby te błędy wyeliminować. Też, żeby poprawić powiedzmy skuteczność naszego zespołu, bo jak wiemy też nie strzeliliśmy bramek w tych dwóch meczach. Ale jak mówię, też czas działa trochę na naszą korzyść, bo nowi zawodnicy do nas doszli. Też niektórzy potrzebowali trochę czasu, jak Dominik Furman, na to, żeby dojść do odpowiedniej dyspozycji, więc czas na pewno gra na naszą korzyść i myślę, że już w tym meczu będzie widać poprawę naszej gry. Dziś gracie z Radomiakiem, który zalicza mocne wejście do Ekstraklasy. Zremisowali z Lechem, pokonali pewnie Legię. Czy to oni będą dziś faworytami, panie Pawle?
Znaczy to ja sądzę, że tu i tak nie chodzi o rolę faworyta. Tu myślę, chodzi o to, żeby wyjść na boisko i wygrać mecz. My jesteśmy w roli faworyta, czy też nie, to nie ma jakby największego znaczenia. Uważam, że i tak my dzisiaj będziemy prowadzić grę, będziemy więcej przy piłce, będziemy więcej starali się zrobić do przodu, bo wiadomo, że ten mecz chcemy wygrać, więc tak myślę, że ten mecz będzie wyglądał, a najważniejszy jest końcowy wynik. Czy na przykład te pierwsze spotkanie, patrząc z perspektywy czasu, mogliście zagrać jeszcze bardziej odważnie, patrząc na skład, ja mówię o Legii, żeby te spotkanie, no jacy zawodnicy wyszli w Legii, czy to troszeczkę takie, no ja wiem, że to pierwsza kolejka łazienkowska, że to nie wykorzystaliście swojego tutaj atutu w postaci, jakim składem wyszła Legia, bo później Radomiak nie miał dla nich tutaj już, jak to się mówi, nie był łaskawy. Znaczy ja myślę, że ten mecz, jakbyśmy inaczej otworzyli, gdzieś tam też było widać, że też bardzo mocno zmotywowani i z wiarą wyszliśmy na Legię. Też to było widać w sytuacjach obramkowych, gdzie tak naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że dominowaliśmy, ale byliśmy zespołem bardziej konkretnym, tak? W polu karnym przeciwnika. Też mieliśmy jedną sytuację, później mieliśmy drugą sytuację. Wiadomo, bramka Muciego gdzieś tam trochę wyhamowała nasze poczynania, ale myślę, że kluczem do tego zwycięstwa na Legii były wykorzystane sytuacje w pierwszej połowie i na pewno też ten mecz inaczej by się potoczył. Ja jeszcze tak zapytam pana o rywala, zanim skupimy się już tak w 100% na was. Tak patrzę na to, co jak sobie poczyna Radomiak w Ekstraklasie i takie mam wrażenie, że oni po prostu nie kalkulują. Przed meczem z Legią gościliśmy tutaj trenera Banasika, który zapowiadał odważną grę, chęć prowadzenia gry, tym bardziej, że Legia w eksperymentalnym składzie. I tak właśnie było. Nie wiem, czy wam też tego zabrakło, ale jestem ciekaw pana wrażeń na temat gry Radomiaka. Gdzie tutaj właśnie upatrywać największego zagrożenia z ich strony? Znaczy, no Radomek, no co, to jest taki typowy Beniaminek, który gdzieś tam na tej euforii awansu gra w lidze i bardzo dobrze im teraz to idzie, dobrze to wygląda ta gra. Na pewno grają bez kompleksów, każdy chce z nich się pokazać w Ekstraklasie. I dlatego też ta gra ich wygląda, powiedzmy, tak? Jest to gra fajna, ofensywna, też gdzieś tam mają też trochę szczęścia, bo w meczu Legia też mieli trochę szczęścia w tych sytuacjach, bo Legia też mogła bramkę zdobyć. Na Lechu też, powiedzmy, Lech miał więcej z gry. Ale tak to jest. Radomiak ma 4 punkty, należy im się szacunek, ale my będziemy, myślę, że dzisiaj mieli swoje atuty, żeby się tam przeciwstawić i żeby wygrać mecz. Mhm. Chcecie prowadzić grę, podejrzewam, że Radomiak też będzie chciał tego samego. Zobaczymy, ciekawi jesteśmy bardzo tego starcia. Panie Pawle, tak jak pan powiedział, czas pewnie działa na waszą korzyść, bo dużo się działo w tym okienku transferowym, dużo transferów do klubu, z klubu. No i zobaczymy, jak to się będzie odkręcać. Mam nadzieję, że Wisła w końcu odpali, jak panowie się już zgrają. Jestem ciekaw pana oceny tego okienka transferowego. Na dziś, jak pana zdaniem ten bilans wygląda? Czy Wisła Płock jest dziś mocniejsza kadrowo niż w poprzednim sezonie? Ja myślę, że na pewno Wisła jest mocniejsza kadrowo niż w poprzednim sezonie, gdzie na pewno tak tacy zawodnicy jak Dominik Furman, Anton Krywoczuk, Marko Kolar, to są piłkarze, którzy na pewno wniosą jakość do naszego zespołu, tylko jak mówię, potrzebują czasu i potrzebują tego, żeby się wkomponować w zespół. A też pamiętajmy, że doszedł też do nas Damian Warchoł i dwóch młodzieżowców, więc tutaj myślę, na tej pozycji młodzieżowca też mamy fajną rywalizację. Patrząc na dzisiejsze wasze spotkanie i też jak gra Radomiak, to na pewno oni tutaj mają jeszcze z pierwszej ligi, mają dobrą defensywę i to było widać, i oczywiście to, co wspomniałeś też, i szczęście mieli na Lechu, ale dobra defensywa tutaj, no to jest dla nich klucz i oni później potrafią, oczywiście, i też zaciąg tutaj portugalski, potrafią się utrzymać przy piłce i to, co pokazali na Legii, także będziecie musieli uważać na te kontrataki, bo mogą tutaj, no, być kluczowe dla tego spotkania. Zgadzam się z tobą też, ktoś tam po analizie gry Radomiaka też wiemy, że myślimy, że Radomiak się nastawi tutaj u nas na kontrę, ale jesteśmy na to przygotowani. Tylko tyle powiem. Tak, panie Pawle, mamy jeszcze taką kilka pytań transferowych, bo... A jeszcze przejdziemy do transferów. Czy kadrowo Jasne. U was wszystko już, można powiedzieć, że są zdrowi zawodnicy po meczu w Gdańsku?
Tak, tak. Ja też chciałem powiedzieć, że też mieliśmy problemy swoje przed meczem w Gdańsku, bo też nie mógł zagrać Patryk Kuszyński. Damian Warchoł doznał kontuzji. Rafał Wolski też 3 tygodnie nie trenował, także też mieliśmy swoje problemy. Łukasz Sekulski, który dołączył do nas dopiero przed tym meczem, więc tutaj jeszcze te problemy mieliśmy. A dzisiaj przystępujemy do tego meczu w pełnym składzie. My poprosiliśmy też kibiców... Oprócz Patryka Tuszyńskiego, który jeszcze dochodzi do odpowiedniej formy. Tak, poprosiliśmy kibiców też na Twitterze, żeby zadawali panu pytania. Z tych najciekawszych obiecaliśmy, że skorzystamy. Jeśli pan pozwoli, to teraz jest ten czas. Dużo pytań przede wszystkim transferowych. Jakub Piotrowski pyta, czy będą jeszcze jakieś transfery, które dadzą jakość? Jeśli tak, to na jakich pozycjach są według pana braki? Albo wzmocnienia. Wiem, że kibice zawsze pytają o takie rzeczy. No my cały czas pracujemy, cały czas przyglądamy się, analizujemy rynek, a też analizujemy jakby nasz zespół, tak? Kluczem jest tutaj nasz zespół, to jak ci zawodnicy, których już wprowadziliśmy, będą się wkomponowali w zespół, jak będzie przebiegała faza ich wejścia do zespołu. Ale nie ukrywamy też, że tutaj też pracujemy nad tym, żeby kogoś jeszcze zakontraktować do ligi. Mhm. Tylko wejdę tutaj też i słowo. Jest to taki okres, że liga ruszyła. Mamy dokończenie trzeciej kolejki. Ty chcesz kogoś ściągnąć, kogoś, który wzmocni ten zespół. Nie wiadomo, na jakim jest etapie przygotowania, czy on wejdzie z marszu, czy potrzeba czasu. I to są takie trudne te decyzje. To są tak, to powiedziałeś. Tak, no, tak, trudne to decyzje takie... dla ciebie, dla klubu, żeby takiego zawodnika ewentualnie, czy poczekać, patrząc z perspektywy, że za chwilę będzie przerwa reprezentacyjna i on powiedzmy za ten miesiąc, licząc, że będzie tym wzmocnieniem. I czy to ten zawodnik jest warty tego wszystkiego? No właśnie, tu chodzi też o to, żeby też nie tej kadry nie budować, nie wiadomo jak szerokiej. A tak naprawdę nasze transfery, czyli Anton Krywoczuk, Marko Kolar, Dominik Furman, to są naprawdę gdzieś tam bardzo dobrzy piłkarze. Jestem przekonany, że dadzą nam jakość, jak już nie dają tej jakości. Tylko tak jak mówię, potrzebują trochę czasu. I myślę, że na ten moment już jesteśmy mocniejsi niż poprzednim sezonie, jak powiedziałem wcześniej. A to do transferu, to wiadomo, że to też nie jest takie proste, oczywiste, że dzisiaj ściągnie się piłkarza, on wejdzie do zespołu i będzie grał. Też pamiętajmy, że zawodnik wolny to też zakończył sezon powiedzmy w połowie maja. Też nie wiadomo, czy on jest przygotowany, a mówię, żeby tutaj zawodnik, który będzie wzmocnieniem, to musi być naprawdę to może być przemyślane, żeby taki zawodnik dołączył do naszego zespołu. Chyba, że właśnie last minute zawodnik niezadowolony w jakimś klubie, czy ewentualnie szukający czegoś innego, że gdzieś się stworzy ta furtka i w tym momencie to jest właśnie, gdzieś tam można liczyć troszeczkę na te szczęście. No na pewno też gdzieś tam mamy powiedzmy na oku dwóch piłkarzy takich, którzy gdzieś już występują w swoich klubach, też grają. Teraz w sezonie, więc tutaj też analizujemy, zastanawiamy się i myślimy, w którym kierunku iść. To jeszcze dwa pytania od kibiców. Fanatycy z Tumskiego Wzgórza pytają, czy dostrzega pan brak szybkości, dynamiki w zespole i planuje pozyskać jeszcze do Wisły szybkiego skrzydłowego? To pierwsze pytanie. To znaczy, no nie ukrywam, że jeżeli zrobimy jakikolwiek transfer, to będzie to piłkarz szybki. Okay. I kreatywny. Także tutaj jeżeli się skupiamy na analizie, to szukamy właśnie takiego piłkarza. Mhm. Wiadomo, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, ale myślę, że jeżeli dokonamy takiego transferu, to będzie to właśnie piłkarz o takiej charakterystyce. I jeszcze jedno pytanie. Kto poza Kocyłą i Cielemęckim jest najbliżej pierwszego składu i czy planowane jest większe postawienie na młodzież w pierwszym zespole? Mówimy o młodzieżowcach teraz. Tak. Ja mogę powiedzieć, że bardzo dobrze prezentuje się u nas Marcel Błachewicz, zawodnik, którego ściągnęliśmy ze Skoli. Był na ławce już w meczu w Gdańsku. Dzisiaj też jest w kadrze zespołu i kto wie, może dostanie nawet dzisiaj szansę. A pozycja? Paweł, pozycja? To jest lewy obrońca, lewy wahadłowy. I jeszcze jedno, ostatnie pytanie od kibica. Michał Sporczyk pyta o jeszcze ruchy transferowe w tym okienku. Czy planowane są jakieś odejścia?
Być może jeden piłkarz, który gdzieś tam jest w szerokiej kadrze, zostanie wypożyczony do innego klubu, ale to nie chciałbym o tym mówić, bo jeszcze nie wiemy. Ale takie odejścia, powiedzmy, transferowe z naszego klubu w tym momencie raczej nie wchodzą w grę. To przed tym spotkaniem, patrząc na to, co będzie kluczem do sukcesu? Ja myślę, że kluczem będzie spokój, wyrachowanie, pewność siebie i myślę, jakość piłkarska. Tu bym się chciał powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że ta jakość piłkarska zdecyduje o tym, kto wygra dzisiejszy mecz. No, trzymamy kciuki za Wisłę. Trzeba zacząć w końcu punktować. Jeszcze chciałem zapytać tylko o tę atmosferę, tak? Czy rozumiem, że cały czas w Płocku spokój, przekonanie, że drużyna odpali po tych wszystkich transferach? Mówię pan, jak to jest w Ekstraklasie, to jeszcze jedna porażka i niewiele trzeba, żeby zaczęły się pojawiać pytania o przyszłość trenera i tak dalej. Tak, ale jedno zwycięstwo i za chwilę będziemy mówili trochę inaczej, także tu jesteśmy spokojni. Wierzymy w zespół, pracujemy, robimy swoje, także na pewno te wyniki przyjdą. I Maciej Bartoszek ma spokojną głowę i pewną pozycję w klubie. Tak jest. To na koniec jeszcze ja chciałem dopytać o Dominika Furmana, o którym też pan wspomniał, który przed odejściem z Wisły był, no umówmy się, filarem tej drużyny, był jednym z najważniejszych piłkarzy. Teraz na razie wchodzi z ławki. No i pana ocena, w jakiej on jest teraz formie, jak daleko mu jeszcze do tej optymalnej formy? No tak jak powiedziałem wcześniej, czas gra na naszą korzyść. Dominik z każdym treningiem wygląda coraz lepiej. Ta forma jego fizyczna jest już, myślę, odpowiednia. Pali się do gry, ale to czy wystąpi dzisiaj, to już trener zdecyduje. Ale na pewno jak wystąpi, to będzie to dawny Dominik Furman. Paweł Magdoń, dyrektor sportowy Wisły Płock. Panie Pawle, dziękujemy pięknie za rozmowę. Powodzenia w dzisiejszym meczu. Wszystkiego dobrego, Pawle, tak. Dużo pytań, dużo, no kto chciał, to wyczytał konkrety w tych odpowiedziach. To jeszcze mamy dwie minutki, Tomek, żeby skomentować te słowa. Powiedz, jaka jest twoja diagnoza tego słabego startu Wisły w tym sezonie? Paweł Magdoń mówi, że to jest właśnie kwestia tych też ruchów transferowych, ta drużyna potrzebuje, żeby się dotrzeć i odpali. To na pewno... Te zmiany też nie właśnie kadrowe, żeby potrzebują czasu na to, żeby to wszystko zgrać, ale Wisła Płock już od dłuższego czasu ma problem, bo bardziej był ten zespół postrzegany, że poprzez stałe fragmenty, jak jeszcze Dominik Furman, że oni tak zdobywali bramki, tych mniej sytuacji kreowali i to gdzieś jest przyczyna tego, że tutaj oczywiście część zawodników się zmienia, część, tak jak i teraz mówił Paweł tutaj, że potrzeba czasu i ten czas na nich płynie. Oczywiście te porażki, gdzieś sytuacje troszeczkę nieszczęśliwe, bo strzał Muciego oczywiście, później potwierdził Muci w meczu z Dinamem Zagrzeb, że potrafi to uderzyć za pol karnego, ale praktycznie ja pamiętam, że tam były w statystykach są dwa strzały, ja zapamiętam ten Muciego i tak wyglądało to spotkanie, że tutaj przewaga była po stronie Wisły Płock. I też oglądając spotkanie w Gdańsku, to nie było tak, że Lechia tam zdominowała. To taki mecz też gdzieś w okolicach remisu, ale to też szczęśliwe, bo gdzieś po rykoszecie ta piłka znalazła drogę do siatki, bo to było bardziej dośrodkowanie. I tutaj Wisła Płock, no przy troszeczkę nieszczęściu, ma 0 punktów, a to nie musiała w tych dwóch meczach przegrać. Wisła musi zacząć punktować, musi zacząć strzelać, żeby zaczęła punktować. Tomasz Sokołowski, Arkadiusz Błaszczyk, to magazyn sportowy w radiu dla Ciebie. Wracamy po wiadomościach, podsumujemy Igrzyska Olimpijskie w Tokio, a będą z nami znakomici goście Joanna Fiodorow oraz Tomasz Majewski. Polecamy się za kilka chwil.